Niewola powstańców warszawskich 1944-1945. Z perspektywy przekazów ogólnopolskich czy podręczników historii, całość historii dotycząca powstania warszawskiego zamyka się w cezurach czasowych 1 sierpnia 1944 o tej godzinie 17, godzinie W i kapitulacja 2 października 1944. W tym przedziale czasowym skupiamy się na tych najważniejszych wydarzeniach, natomiast zapominamy, że Powstanie Warszawskie ma swój epilog, 7-miesięczny epilog, czyli niewolę po upadku powstania. Wszystko z tej perspektywy zaczyna się wraz najpierw z decyzją aliantów zachodnich o uznaniu powstańców warszawskich Armii Krajowej jako kombatantów, a później we wrześniu 1944 roku pod naciskiem sytuacji na froncie taką decyzję też podejmują Niemcy, III Rzesza. I w dworku Reicherów w Ożarowie 2 października 1944 roku przedstawicielstwo Armii Krajowej podpisuje układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Ze strony niemieckiej podpisuje go generał Waffen-SS Erich von dem Bach-Zalewski, który dowodzi całością sił dławiących powstanie. I na mocy tego układu, który nosi znamiona honorowej kapitulacji, powstańcy warszawscy mają w wyznaczonych miejscach 4 i 5 października złożyć broń, wyjść z Warszawy i wtedy stają się jeńcami wojennymi. I ta historia jenicka wtedy się ich zaczyna. Natomiast tym układem zostali objęci nie tylko powstańcy walczący w ostatniej dzielnicy Warszawy, czyli w Śródmieściu, ale również ci, którzy skapitulowali nieco wcześniej, czyli z Mokotowa oraz z Żoliborza 27 i 30 września 1944 roku. I tak jak tutaj już powiedziałem, 4 i 5 października powstańcy wychodzą z Warszawy. Natomiast do dziś nie jest rozstrzygnięta jednoznacznie kwestia, ilu tych powstańców wyszło w charakterze jeńców wojennych. Z jednej strony pierwotnie po II wojnie światowej najpierw były takie szacunki mówiące, czy takie dane mówiące o 15 378 i wzrastały te liczby do 16 866, do 17 prawie i pół tysiąca i liczby rosły aż do wielkości prawie 25 tysięcy. Nie pomaga nam tutaj z jednej perspektywy również taki meldunek z kwatery Ericha von dem Bach-Zalewskiego, gdzie jest tak żołnierskim, precyzyjnym językiem podana liczba 17 444 powstańców. Gdyż on oczywiście z perspektywy wojskowej sprawozdawczości musiał podać konkret, natomiast to nie byli jeszcze powstańcy, którzy wyszli i którzy byli zarejestrowani, którzy byli policzeni. Więc dzisiaj możemy ostrożnie przyjąć, że powstańców warszawskich, którzy poszli w charakterze jeńców wojennych, było około 17,5 tysiąca i przyjmuje się, że około 3 tysięcy jeszcze poszło jako cywile. Z różnych powodów, czy to osobistych, czy jeszcze dalej konspiracyjnych, wyszli w charakterze ludności cywilnej. Natomiast te wyższe szacunki raczej są zawyżone, te niższe, które padały pierwotnie, zaniżone. Natomiast powstańcy warszawscy, którzy idą do niewoli niemieckiej, to jest bardzo charakterystyczna, bardzo specyficzna grupa, która wcześniej w takim charakterze nie występowała, bo nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby grupa tak zróżnicowana pod względem płci, wieku, wykształcenia, przekroju społecznego poszła do niewoli. Bo zakładamy, pierwsze z nasze skojarzenie, kiedy słyszymy słowo jeniec wojenny, to oznacza dorosłego mężczyznę w sile wieku, żołnierza armii czynnej. Natomiast w przypadku powstańców mówimy też o około 1000 niepełnoletnich chłopców oraz dziewcząt w wieku od 12 do niepełnych 18 lat oraz ponad prawie 3000 kobiet, również w stopniach oficerskich. Więc to jest specyficzna bardzo grupa, z którą strona niemiecka, III Rzesza, miała też problem, jak należy ich traktować. I na zdjęciach, które zachowały się z różnych archiwów, z różnych zbiorów, widzimy, jak formują się te kolumny powstańcze, wychodzą ustalonymi trasami z Warszawy. Najtrudniejszy moment dla każdego chyba walczącego żołnierza to jest moment złożenia broni. Wtedy fizycznie do niego tak bardzo dobitnie dociera, że powstanie upada i że jest na łasce przeciwnika i od tego momentu stają się jeńcami wojennymi, których przejmuje państwo kaptor, czyli w tym momencie III Rzesza. Natomiast z tym składaniem broni też wielokrotnie dochodziło do sytuacji specyficznych, bo najczęściej powstańcy oczywiście niszczyli tą broń, niszczyli iglice, zamki, żeby się ta broń nie przydała Niemcom. Natomiast z drugiej strony część tej broni też grzebano gdzieś w ruinach Warszawy,
ale zdarzyły się przypadki, że kilku młodocianych, niepełnoletnich powstańców nie posłuchało rozkazu o oddaniu, złożeniu broni, rozebrało jakiś pistolet czy karabin, pistolet na części i przemyciło do obozu. I tam dopiero ujawniło posiadaną broń, co było oczywiście wielkim ryzykiem, bo to groziło śmiercią. Natomiast ten układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie obejmował zarówno powstańców warszawskich, ale również w przypadku personelu medycznego, również rodziny tych lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy. Więc nie dziwi nas w grupie powstańczej też kategoria innych osób. I wychodząc z Warszawy, już pod nadzorem Wehrmachtu, czyli żołnierzy III Rzeszy, są w tych kolumnach pieszych kierowani do obozów przejściowych, do Dulagów, do Durchgangslagrów. Największym takim obozem był znajdujący się wtedy 17 km od Warszawy obóz w zakładzie kabla w Ożarowie. Również w Pruszkowie znajdowały się takie obozy przejściowe dla powstańców oraz Dulag 142 w Skierniewicach, który znajduje się oczywiście znacznie dalej od Warszawy. I tam dopiero powstańcy byli oczekiwali na transport kolejowy do obozów właściwych. Natomiast ten transport odbywał się w bardzo trudnych warunkach. Najczęściej to były wagony towarowe, które czasami nawet bydlęce i gdzie, jeśli nawet było napisane 6 krów, 8 koni lub 48 żołnierzy, zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi niemieckimi, to nawet upychano po 80 i więcej powstańców, którzy w tych warunkach musieli praktycznie stać, bo nie było możliwości, żeby usiąść, odpocząć. Nie było też jedzenia, picia w wielkim zaduchu, wielkim stłoczeniu, bez koniecznych przystanków na załatwienie niezbędnych potrzeb fizjologicznych. No i oczywiście powstańcy jeszcze mieli w tyle głowy tą obawę, czy na pewno strona niemiecka będzie respektować warunki tego układu kapitulacyjnego i czy rzeczywiście zostaną wysłani do obozów jenieckich, a nie na przykład do obozów koncentracyjnych i zagłady, czy gdzieś indziej. Więc to na pewno jest jeszcze z tej perspektywy ludzkiej bardzo duże obciążenie powstańców w trakcie transportu. I powstańcy wysyłani poprzez te trzy obozy przejściowe trafiają do właściwych dla siebie obozów jenieckich. W sumie ta grupa, która, tak jak powiedziałem, liczyła około 17,5 tysiąca osób, trafiła do prawie 40 obozów jenieckich na terenie III Rzeszy, więc jakby rozmyślnie rozsiano ich, wysłano ich w bardzo różne miejsca III Rzeszy, do tych prawie 40 obozów. Chodziło przede wszystkim, żeby rozłączyć te więzi oddziałowe, żeby nie było tutaj tych więzi koleżeńskich, towarzyskich, więzi, które dotychczas działały, żeby oddzielić przełożonych od podwładnych i żeby też w formie szykany. Każde taka przeniesienie takiego jeńca oznaczało, że dany powstaniec, dany jeniec musiał w cudzysłowie na nowo się zagospodarowywać w nowym obozie. Musiał poznawać jego realia obozowe, musiał tworzyć te swoje miejsce od nowa. Więc to też była forma szykany, bo z perspektywy całości niemieckiego systemu jenieckiego w obozach Wehrmachtu grupa około 17,5 tysiąca osób nie była wcale wielką grupą. Można było ich zamknąć, przetrzymać w jednym czy w dwóch, trzech obozach, a nie w prawie 40. Natomiast powstańcy są wysłani do tych obozów i trafiają w te różne miejsca. Na początku największa grupa, prawie 6 tysięcy osób, trafia tuż za granicę dawnej III Rzeszy, czyli na Śląsk Opolski do Stalagu 344 Lambsdorff. I w ich przypadku był to taki przystanek na drodze do właściwych dla siebie obozów jenieckich. Mimo że to był stalag, czyli obóz stały dla szeregowych i podoficerów, to w przypadku powstańców był właściwie obozem przejściowym. Natomiast każdy powstaniec, niezależnie do którego obozu trafił, czy to do Oflagu, czy do stalagu, przechodził taką typową jeniecką drogę. Najpierw po przybyciu do obozu tymi wagonami, tymi transportami kolejowymi, był prowadzony do obozu. Tam najpierw przechodził rewizję, która powodowała, że często Niemcy niezgodnie z prawem wojennym, z konwencją genewską o traktowaniu jeńców wojennych z 1929 roku, zabierali nie tylko, czy konfiskowali nie tylko elementy umundurowania, czy już w tym momencie de facto nielegalnego uzbrojenia, ale również rzeczy osobiste, pamiątki osobiste, dokumenty, a nawet medykamenty. I to już było niezgodne z prawem. Stąd w przypadku powstańców w Lambsdorff te miejsce rewizji powstańcy nazwali dosadnie miejscem szabru, Szaberplatzem. Natomiast kolejny etap to jest rejestracja.
Każdy jeniec zgodnie z zasadami był rejestrowany, otrzymywał karty personalne, wprowadzano wszystkie jego dane oraz otrzymywał numer jeniecki, który miał nosić w postaci takiego nieśmiertelnika blaszki 4x6 cm zawieszoną na szyi. Natomiast jesienią 1944 strona niemiecka nie była przygotowana na napływ takiej grupy powstańczej, bo widzimy, że w niektórych obozach te numery były wybijane na karteluszkach, na kartonikach, a nawet na drewienku, co widzimy tutaj na prezentacji. Więc to nieprzygotowanie infrastrukturalne III Rzeszy jest widoczne. I w tej grupie i w tych zdjęciach rejestracyjnych widzimy też, że są dorośli mężczyźni, ale są kobiety rejestrowane i są dzieci niepełnoletni, którzy też są traktowani jako jeńcy wojenni. Natomiast strona niemiecka dodawała taką adnotację na tych kartach personalnych, na przykład Jugendlicher, młodociany, żeby wyodrębnić tą grupę najmłodszych powstańców warszawskich. Natomiast powstańcy tuż po przybyciu do obozu, kiedy wyszli z tej Warszawy, zostali już zrewidowani, zostali zarejestrowani, trafiają do tych sektorów obozowych. Pierwsza dla nich najważniejsza myśl to jest nawiązanie łączności z rodziną, z bliskimi, powiadomienie o swoim losie, gdzie w ogóle są, w jakim obozie i czy mogą spodziewać się jakiejkolwiek pomocy. I zgodnie z procedurami, częściej lub rzadziej, wcześniej lub później, powstańcy otrzymywali Kriegsgefangene Post, czyli jeniecką pocztę obozową na specjalnych formularzach, na specjalnym papierze kredowym, który miał uniemożliwić pisanie utajonym, sympatycznym atramentem. I na początku dostawali takie standardowe formularze, gdzie mogli tylko właściwie zaznaczyć, czy skreślić, że są zdrowi, że są ranni, że są chorzy i że są jeńcem wojennym i adres obozu, czyli ten oznaczenie, czy to Stalag 344 Lambsdorff, czy każdy kolejny obóz. Natomiast pierwotnie ta grupa powstańcza trafiła przede wszystkim do takich 5 dużych obozów, a później w sumie do tych prawie 40, o których wspomniałem. I widzimy, że w tej jenieckiej korespondencji, obok tych standardowych, takich bardzo lakonicznych zawiadomień o trafieniu do niewoli, o pobycie w niewoli, mamy też później korespondencję bardziej rozbudowaną, która przynosi też znacznie więcej informacji o tym, co się dzieje z danym jeńcem, ale też pokazuje, jakie emocje targają jeńcami. Tak jak tutaj właśnie prezentuję informacje, jak pisał mąż do żony, że jest jeńcem wojennym i wiadomo, jak się czuje i co dalej prosi żony i bliskich. Natomiast w przypadku powstańców jeszcze dochodzi ten fenomen, o którym mówiłem wcześniej, że jest to cały przekrój społeczeństwa i czasami całe rodziny trafiają do niewoli. I mamy w swoich zbiorach w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych przykład właśnie takiej zaskakującej korespondencji, że dwóch braci walczy w ramach Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, trafia do niewoli, tylko są rozproszeni, trafiają do dwóch różnych obozów jenieckich i między nimi jest wymiana korespondencji i to jeszcze korespondencja oczywiście jeniecka, która jest sformalizowana, która podlega niemieckiej cenzurze i na tym przykładzie, który teraz tutaj wyświetlam, widzimy, że cenzor zaingerował, czyli zamalował pewne fragmenty tej korespondencji, uznając ją za szkodliwą czy niebezpieczną z perspektywy III Rzeszy. Więc te rodziny też między sobą starały się kontaktować, bo tak jak wspomniałem, poszły tam całe rodziny, dzieci poszli, dorośli poszli narzeczeni w różnych związkach towarzyskich. Natomiast powstańcy na początku, kiedy trafili do tych większych jeszcze obozów, czy to właśnie do Lambsdorff, czy do Stalagu 4B Milberg, czy do Stalagu 11A Altengrabów, Stalagu 11B Fallingbostel i kolejnych, starali się też na bieżąco kontaktować między tymi sektorami, które były oddzielone od siebie. I wtedy dochodzi do takiej bardzo specyficznej formy komunikacji poczty kamiennej, poczty lotniczej, czyli poczty przez druty. Pisano na skrawkach papieru krótkie, lakoniczne informacje, że ktoś przeżył, jakieś inne informacje o sobie czy o swoich najbliższych, czy że ktoś zginął w trakcie walk w Warszawie. Obciążano to kamieniem i przerzucano, korzystając z nieuwagi strażników, przerzucano na drugą stronę, do innego sektora. Tutaj mamy jedno z nielicznych zdjęć, które
pokazują, że wyjątkowo czasami III Rzesza zgodziła się na rozmowy przy drutach, nie ingerowano w to. Natomiast generalnie było to zakazane, dlatego tylko funkcjonowała ta poczta kamienna, poczta przez druty. Nawet też powstańcy, wyjeżdżając jeszcze z Warszawy, w tych wagonach towarowych, w tych transportach z Warszawy, też wyrzucali różne karteczki poprzez szpary w pociągu, w wagonach, po to, żeby ludzie dobrej woli dostarczali to najbliższym i większość tych listów, czy bardzo wiele tych listów, tych informacji dotarło do właściwych adresatów. Tutaj mamy też te przykłady tej poczty kamiennej. Z tego zbioru parę lat temu nasze muzeum przygotowało we współpracy z profesjonalnym teatrem Eco Studio z Opola, przygotowało spektakl Przerzucane słowa, który był prezentowany w autentycznej scenerii obozu Stalagu 344 Ramsdorf. Natomiast obok tego pierwszego problemu, czyli informacji przekazanej do swoich najbliższych o swoim losie, powstańcy warszawscy mieli podstawowy problem zakwaterowania, funkcjonowania w tym obozie, bo z reguły III Rzesza skierowała ich do najgorszych sektorów obozowych. Czy to w Ramsdorf, czy w innych miejscach, to najczęściej były najbardziej zdewastowane, zniszczone baraki, które nie miały właściwej infrastruktury, nie miały ogrzewania, były zawilgocone, były przepełnione i były jeszcze zaatakowane przez różne insekty, wszy, pluskwy, szczury. Więc to była ta codzienność, która bardzo mocno ich trapiła. Natomiast większość z nich trafiła do obozów, do tych sektorów stricte barakowych. Czasami, zwłaszcza w przypadku oflagów, czyli oficerów, którzy trafiali do stałych obozów niemieckich oficerskich, oni trafiali do koszar, dawnych koszar wojskowych niemieckich i tutaj pod względem infrastruktury te warunki były nieco lepsze, tak jak widzimy na prezentowanym właśnie zdjęciu. Natomiast kolejny problem, oprócz tych warunków zakwaterowania, tej codzienności, którą tutaj nakreśliłem, kolejny problem to jest sytuacja medyczna i stan zdrowotny powstańców warszawskich. W tej grupie około 17,5 tysiąca powstańców, prawie 5 tysięcy z nich było rannych i chorych. Ta sytuacja walki o Warszawę spowodowała, że nie wszyscy opuścili, nie wszyscy wyszli jako chorzy, tylko weszli też w grupie oddziałów powstańczych, którzy poszli do niewoli, więc prawie 30% powstańców warszawskich cierpiało na różne dolegliwości albo miały rany czy kontuzje z powstania. I to był wielki problem, bo III Rzesza nie przygotowała tutaj odpowiednich warunków medycznych zgodnie z konwencją genewską i nie zapewniła odpowiedniej opieki medycznej. I ten problem opieki spadł na powstańców warszawskich, bo tak jak wspomniałem, wyszedł też personel powstańczych szpitali, lekarze, sanitariuszki, pielęgniarki czy pielęgniarze i w kilku miejscach zorganizowali bardzo profesjonalne szpitale, lazarety, czy to w Zeithain, czy w Grosslibars, które były filiami tych stałych obozów inieckich. W innych miejscach powstawały doraźne izby lekarskie, izby chorych. I dzięki tej ofiarności powstańczego personelu medycznego większość powstańców zachowała swoje życie i zdrowie i dochodziło nawet do skomplikowanych operacji w obozach, mimo tych szykan niemieckich. I to przełożyło się na relatywnie niski stan śmiertelności. Widzimy tutaj zdjęcie personelu medycznego w Zeithain, w 4. Okręgu Wojskowym Wehrmachtu, która była filia Stalagu 4B Milberg, gdzie w tym personelu są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, wszyscy członkowie Armii Krajowej, wszyscy członkowie personelu medycznego, którzy zorganizowali profesjonalny szpital składający się z kilkuset osobowego personelu, z 9 oddziałów medycznych, który pomógł kilku tysiącom rannym i chorych powstańców. Natomiast codzienność przede wszystkim skupiała się powstańców na dwóch tematach. Kiedy zakończy się wojna, bo oczywiście z perspektywy 1944 i początku 1945 roku tego nie mogli wiedzieć, chociaż widzieli, że III Rzesza chyli się ku upadkowi. Ale drugi podstawowy problem to kiedy przyjdą paczki żywnościowe, czy to od rodzin, czy organizacji Czerwonego Krzyża, innych instytucji charytatywnych, żeby te bardzo nikłe obozowe racje żywnościowe uzupełnić wartościowym posiłkiem.
bo III Rzesza zapewniała tylko takie minimum biologiczne. Te posiłki i pod względem ilościowym i jakościowym były daleko niewystarczające. Często składały się z jakichś przegnitych, zmarzłych ziemniaków gotowanych tylko na wodzie, jakichś brukwi, kawałków żołnierskiego chleba, nawet z domieszką trocin. Więc to nie wystarczało, żeby przetrwać w obozie. Jeńcy więc głodowali i dlatego tym wielkim problemem, wielkim marzeniem było to, żeby przychodziły paczki Czerwonego Krzyża. I widzimy tutaj korespondencję jeniecką, kiedy wnuczek pisze do dziadka, że ma szalony apetyt. W ten sposób, troszeczkę oszukując niemieckiego cenzora, wskazuje, że po prostu głoduje i żeby rodzina przysłała mu te paczki żywnościowe na tych specjalnych, limitowanych blankietach jenieckiej poczty, która wtedy funkcjonowała. Również problem mieli ci, którzy byli sierotami. Tutaj widzimy, jak pisze jeden z młodocianych powstańców, ma lat 15, jest ranny i rodziny nie ma i dlatego prosi nawet przypadkowe osoby, gdzie zdobył przypadkowe dosyć adresy ludzi dobrej woli, prosi o jakieś wsparcie żywnościowe, żeby móc lepiej funkcjonować, po prostu przetrwać. Dlatego, tak jak tu widzimy na tej karykaturze zrobionej w czasie pobytu w niewoli, tym snem o szczęściu był moment, kiedy przychodzą paczki żywnościowe. Czy to właśnie od amerykańskiego, czy kanadyjskiego Czerwonego Krzyża, czy w ogóle od innych instytucji humanitarnych, czy od rodzin. Bo przysłanie tych paczek powoduje, że można przetrwać kolejne dni, kolejne miesiące. I oprócz tego, że trzeba było tam żywność dodatkową zorganizować, to trzeba było jeszcze później móc to przygotować. Dlatego rozwinęła się bardzo szeroko pomysłowość jeniecka w postaci różnych mini piecyków sporządzanych z jakichś puszek po konserwach, z jakichś kilku cegieł. Cały problem, który należało rozwiązać w postaci zdobycia, zorganizowania opału i jeszcze to wszystko przygotowywać, więc jeńcy musieli wykazać się wielką kreatywnością oraz tworzyli tak zwane najczęściej spółki żywnościowe, czyli kilku jeńców porozumiewało się i razem przygotowali te posiłki, żeby funkcjonować. Natomiast wspomniałem na początku, że powstańcy byli rewidowani i rejestrowani i dzisiaj w naszym muzeum mamy szereg kart, jenieckich kart z listami transportowymi tak zwanego VAST-u, na których te dane personalne powstańców są. I widzimy ich zarówno w postaci tych około 17,5 tysiąca osób, ale każdy z nich to przecież jest indywidualny człowiek z indywidualną biografią, a wśród nich, tak jak powiedziałem, są przedstawiciele naszej elity narodowej, czyli są zasłużeni dziennikarze, pisarze, twórcy, artyści, naukowcy, prawnicy, ludzie wszystkich zawodów i oczywiście również pod względem żołnierskim. Od stopnia szeregowego czy strzelca, aż po 6 generałów AK włącznie, dowódców powstania i dowódców Armii Krajowej, bo oczywiście również Bur Komorowski ze swoim sztabem poszedł do niewoli. I tutaj oczywiście w tej grupie 17,5 tysiąca widzimy bardzo różne nazwiska osób, których kojarzymy z zupełnie innej działalności. Widzimy Romana Bratnego, czyli Romana Mularczyka, który był jeńcem wojennym. Widzimy też Witolda Pileckiego, którego kojarzymy oczywiście, pierwsze pewnie nasze skojarzenie, ochotnik do Auschwitz. Natomiast Witold Pilecki, mimo że przecież był zbiegiem z KL Auschwitz, to walczył w Powstaniu Warszawskim i później na czele swojej kompanii ze zgrupowania Chrobry 2 poszedł do niewoli i podał w pierwszym obozie jenieckim, czyli w Lambsdorff, podał swoje dane personalne, które tutaj właśnie widzimy, czyli w tym momencie jednak zaufał stronie niemieckiej. Powstańcy warszawscy, kiedy przybyli do tego obozu, przeszli te procedury typowe przewidziane dla jeńców wojennych, którzy zmagali się z tym głodem, z tymi ciężkimi warunkami, z tymi codziennymi apelami, które wielokrotnie, niezależnie od pogody, były po prostu tak długie, jakie było widzimisię strażników niemieckich i niemieckiego personelu, próbowali sobie na miarę swoich możliwości zorganizować też czas. Bo na początku w tych obozach nie byli kierowani do pracy, więc mieli trochę czasu i dlatego widzimy też takie skromne przykłady ich aktywności poza tym zapewnieniem sobie tego bytu, czyli na przykład w ramach powstańczych oddziałów poszli do niewoli powstańczy kapelani, którzy kilkukrotnie mogli zorganizować msze święte, inne nabożeństwa,
dla powstańców. Wieczorami ten wolny czas wypełniano sobie różnymi teatrzykami rewiowymi, czy na przykład jakąś formą aktywności muzycznej, gdzie chodzono od baraku do baraku i umilano sobie czas. Młodsi powstańcy również oczywiście byli zainteresowani sportem, chociaż pamiętając o tym, jaki mieli poziom wyżywienia, było to bardzo trudne. W miarę możliwości powstańcy warszawscy również starali się podkreślić uroczyście charakter tych szczególnych dni, zwłaszcza Bożego Narodzenia, zwłaszcza Wielkanocy, Nowego Roku oraz 11 listopada, Święta Niepodległości, które wtedy oczywiście było zakazane, ale organizowano je w tajemnicy przed Niemcami, przed strażnikami, jako święto chwilowo utraconej niepodległości i organizowano w kilku obozach takie uroczyste apele, tak żeby się strona niemiecka nie zorientowała i różne pogadanki oraz spektakle, żeby bardziej podbudować swoje morale. Więc widzimy te przykłady, jak akcentowano te szczególne dni, które tym bardziej przekładały się na emocje, na jeszcze większą tęsknotę za rodziną, bo to często była kolejna Wigilia czy kolejna Wielkanoc w oddzieleniu od rodzin. Widzimy te przykłady aktywności, które mają tutaj podkreślać szczególny charakter tych dni, ale również kobiety, które poszły do niewoli, a przypomnę, było ich prawie 3000, w tym kilkaset kobiet w stopniach oficerskich, starały się podkreślić te szczególne dni. I w Stalagu 4b Milberg, w jego filii w Zeitheim, widzimy, jak kobiety zorganizowały taki tradycyjny kiedyś obrzęd gaika, z którym chodziły po obozie i w ten sposób manifestowały dążenie do normalności. Na tym zdjęciu widzimy panią, która jest tutaj centralnie na tym zdjęciu. Wtedy to 15-letnia dziewczyna Barbara Lewandowska, pseudonim Birta. Dzisiaj już niestety odeszła, natomiast po wojnie była to kobieta, która bardzo mocno zaangażowana była w działalność edukacyjną. Była redaktorem czasopism dla dzieci i młodzieży, autorką książek dla właśnie o tej tematyce młodzieżowej. Ale powstańców, mimo tego, że te ciężkie warunki ich dotykały, te bardzo ciężkie warunki w tych najgorszych sektorach obozowych, i którzy de facto często głodowali, mieli taką wspólną cechę, taki wspólny mianownik, który można przyjąć za cytatem jednego z powstańców, takie krótkie motto: nie damy się. Niezależnie od tego, że jesteśmy obdarci, wygłodniali, marzniemy, po prostu się nie damy, musimy wytrzymać. I taką postawę od razu deklarowali i taką postawę od razu prezentowali w stosunku do strażników, do obozowego personelu, czy względem jeńców innych nacji, innych armii, którzy przebywali z nimi razem w obozach. Więc od początku bardzo mocno stali na straży tego swojego jenieckiego statusu, pilnowali wykonania tej umowy kapitulacyjnej, układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Bardzo starali się podkreślać swoją wyjątkowość, że są żołnierzami polskimi, a nie tak jak początkowo III Rzesza i jej propaganda głosiła, że to są jacyś cywilni bandyci z Warszawy. Więc nawet jeśli nie byli jednolicie umundurowani, nie mieli wszyscy orzełków żołnierskich Wojska Polskiego itd., itd., to protestowali usilnie, kiedy Niemcy chcieli ich pozbawić tych jednolitych powstańczych opasek, czy na przykład podkreślali tworzonymi w obozie różnymi detalami patriotycznymi, różnymi orzełkami z puszek po konserwach wykonanymi, że są żołnierzami, a nie jakimiś cywilami, i należy ich zgodnie z tym statusem traktować. I widzimy tutaj po prawej stronie przykład takiej obozowej twórczości. Orzełek wydrapany z puszki po konserwach. Natomiast widzimy też, jak kobiety starały się zamanifestować też swoją płeć, swoją kobiecość, bo przykład dotyczy jednej z kobiet z Powstania Warszawskiego, jeńców wojennych. Urodzona w 1922 roku pani Zofia Arcimowicz dała swój nieśmiertelnik, który zgodnie z regulaminami miała nosić zawieszony na szyi, tak jak każdy jeniec wojenny. Ona przekazała jeńcowi radzieckiemu, który był w sąsiednim sektorze w Lambsdorff, i on go przerobił na taką powstańczą jeniecką bransoletkę, którą ona nosiła na ręku, co było niezgodne z obozowymi regulaminami. I to oznaczało, że powstańcy tak mocno podkreślali tą swoją odrębność i że są wojskiem polskim, że zapamiętali ich tak inni jeńcy.
na przykład żołnierze września, którzy zetknęli się w obozie jenieckim z powstańcami, pisali później nawet z taką formą zazdrości, z takim elementem zazdrości, że powstańcy wnieśli do obozów nowe zwyczaje, taki powiew wolności, taką bardzo postawę konfrontacyjną, niezgody na narzucone realia, które III Rzesza wymagała i narzucała jeńcom wojennych. I w tej grupie zwłaszcza przodowały kobiety. Widzimy tutaj zdjęcie transportu kobiecego, które zostało wykonane, kiedy 1037 kobiet zostało na koniec października 1944 roku wysłane ze stalagu 344 Lambsdorff do stalagu 4B Milberg i tam rozproszone na mniejsze oddziały. I kobiety tym bardziej podkreślały ten swój status wojskowy, bo to była pierwsza w historii taka grupa kobiet, które były uznane za żołnierzy, za jeńców wojennych w tym charakterze, a nie sporadyczne, pojedyncze osoby, że nawet zdarzyło się, że doszło do takiej wizytacji niemieckiego generała Wehrmachtu, tego sektora kobiecego, i ta wizytacja skończyła się bardzo krótką, lakoniczną konkluzją: fantastische Soldaten, fantastyczni żołnierze. Tak ten generał Wehrmachtu krótko i celnie podkreślił, co zastał w tym sektorze kobiet, żołnierzy z Armii Krajowej. Powstańcy warszawscy świetnie zdawali sobie sprawę, że III Rzesza chyli się ku upadkowi. Natomiast w tej grupie powstańczej było około 1000 niepełnoletnich i im trudno było zrozumieć tę myśl, że trzeba jeszcze po prostu, mówiąc po ludzku, wytrzymać tych tygodnie oraz miesiące, które przebywali w niewoli. I najczęściej ci niepełnoletni próbowali takich desperackich prób ucieczek, które niestety nie były jakoś lepiej przygotowane, zorganizowane i które nie miały szans powodzenia. Przykładem takiej ucieczki, która nie miała szans powodzenia i zakończyła się tragicznie, była próba ucieczki przygotowana przez trójkę niepełnoletnich chłopaków w stalagu 344 Lambsdorff w noc po święcie zmarłych, bo zakładali, że nawet wówczas strażnicy nie będą tak skoncentrowani, będą skupieni też na przeżywaniu swoich strat z rodzin, ze swoich kolegów. Podjęli próbę ucieczki, przecinając kolejne zasieki z drutów kolczastych, bo zdobyli nożyce do cięcia drutów. Natomiast nie przewidzieli, że na ostatnim etapie zewnętrzne druty są znacznie szersze. Ta próba przedzierania się przez druty zajęła im zbyt wiele czasu. Do tego jeszcze nadjechał oficer inspekcyjny z psem. Ten pies wyczuł uciekinierów, zaalarmował strażników i niestety doszło do takiej sytuacji, że zaplątani w druty kolczaste ci uciekinierzy podnoszą ręce, bo się poddają, natomiast z 2-3 metrów podchodzi strażnik, jednego zabija, czyli widocznego tutaj kilkunastoletniego Ireneusza Sznytkę, pseudonim Bogdaniec, drugiego ciężko rani, a trzeciego katuje. Więc czasami te ucieczki kończyły się w tak tragiczny sposób. Też wielokrotnie zdarzało się, że z różnych innych powodów powstańcy giną. Czasami nawet trudno dzisiaj podać, dlaczego ktoś zginął, bo na przykład jeńcy innych nacji, innych armii przerzucili dla powstańców na przykład główkę kapusty. Ona spadła bardzo blisko drutów. Podchodzi młodociany powstaniec warszawski, żeby ją podnieść, a strażnik zdejmuje karabin i zabija na miejscu. Był też przypadek tragicznej śmierci 17-letniej Krystyny Nogajówny, która po prostu siedziała w baraku i strażnik strzelił przez niedokładnie zamknięte okno, uznając, że złamała warunki zaciemnienia. I nawet obecna w tym samym miejscu, w tym samym baraku kapitan dr Jadwiga Bopre, pseudonim Malina, nie mogła nic pomóc, bo kula przeszyła serce. Więc często takich tragicznych śmierci też niestety możemy je odnotować. I ta grupa niepełnoletnich była też szczególnie potraktowana przez III Rzeszę. Wyodrębniono z nich ponad 250 chłopaków od 10 do 17 roku życia i skierowano niezgodnie z prawem wojennym i niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do szczególnie ciężkiej pracy, zwłaszcza w zakładach zbrojeniowych, bo uznano, że tam najlepiej się sprawdzą. I wśród nich takim najmłodszym, symbolicznie najmłodszym powstańcem był 10-letni wówczas Jerzy Schulz, pseudonim Tygrys, który, bojąc się, że zostanie wyodrębniony z tej powstańczej grupy i odesłany na przykład gdzieś do grupy cywilnej,
skłamał w momencie rejestracji i podał, że urodził się, tak jak tutaj widzimy, w 1932 roku, a de facto urodził się latem 1934, czyli był jednym z najmłodszych powstańców warszawskich jeńców wojennych i trafił on później do ciężkiej pracy. Ale w grupie powstańczej, tak jak wspomniałem, byli członkowie personelu medycznego i oni mieli prawo zabrać swoje rodziny do niewoli, jeśli chcieli. I na przykład lekarze czy pielęgniarki czasami zabierali swoje niepełnoletnie dzieci. Widzimy po lewej stronie kilkunastoletniego syna lekarza, który miał na imię Sławek, a po prawej stronie symboliczne zdjęcie, bardzo takie emocjonalne zdjęcie, jak Wiktoria Darmosz z personelu medycznego idzie do niewoli razem ze swoją 5-letnią córeczką. Symbolicznie znamienne, urodzoną we wrześniu 1939 roku, więc ta dziewczynka Władysława Darmosz ma zaledwie 5 lat i ona jest jeszcze oczywiście dzieckiem, dlatego nawet w momencie rejestracji trzyma w ręku obok tabliczki z numerem jenieckim, trzyma jakąś laleczkę, bo to jest po prostu 5-letnie dziecko. Więc jest w grupie powstańczej, ale nie była stricte powstańcem warszawskim. Ale to też nie jest jeszcze najmłodsza grupa jeniecka, bo do niewoli poszły kobiety, które były w ciąży. I od grudnia 1944 roku dochodziło do porodów. Te 27 noworodków, które się urodziły, były potraktowane przez stronę niemiecką tak bardzo sztywno regulaminowo. Czyli każdy dostawał kartotekę, zakładano mu kartę rejestracyjną, dostawał numer jeniecki i był traktowany jako dorosły jeniec wojenny. A to przecież były noworodki. Tylko dzięki opiece i poświęceniu zarówno oczywiście tych matek, jak i innych kobiet z tych obozów, wszystkie te dzieci, wszystkie te noworodki przeżyły niewolę, nawet zachowały się w niektórych przypadkach zaświadczenia o urodzeniu. Tak jak tutaj widzimy na przykład w Stalagu 6C w Oberlangen, gdzie zgromadzono ponad 1700 kobiet z powstania warszawskiego. Ale w tej grupie niepełnoletnich, czy w grupie dorosłych, była też trudna do uchwycenia liczebnego grupa powstańców Polaków pochodzenia żydowskiego. Tutaj wskażę na taki przykład dwóch chłopaków, tak zwanych papierosiarzy z Placu Trzech Krzyży, czyli Pereca i Zalmana Hochmanów, którzy byli zbiegami z getta warszawskiego, ukrywali się jako Paweł i Zenek Borkowscy. Najpierw handlowali tam właśnie na Placu Trzech Krzyży papierosami, żeby przeżyć. Później w czasie powstania warszawskiego dołączyli do oddziałów Armii Krajowej. Odznaczali się wyjątkowym bohaterstwem, więc nawet jeden z nich otrzymał pseudonim Miki Bandyta. I razem ze swoimi kolegami z oddziału poszli do niewoli, mimo że mogła grozić im za to jeszcze gorsze potraktowanie. Natomiast tych niepełnoletnich powstańców pochodzenia żydowskiego było co najmniej 40. Czasami zdarzało się, żeby oszukać stronę niemiecką, to jakiś ich kolega stawał na przykład na komisji medycznej po to, żeby strona niemiecka nie wykryła, że któryś z nich był obrzeżany. Natomiast powstańcy warszawscy, kiedy już trafili do właściwych dla siebie obozów jenieckich, to III Rzesza starała się ich skierować do pracy przymusowej i to użyła bardzo szerokiego wachlarza środków. Od przymusu, od namowy, od obietnic, poprzez groźby, a nawet rozwiązania siłowe. I starała się III Rzesza skierować ich do pracy do każdej dziedziny niemieckiej gospodarki, w sumie do ponad 100 oddziałów roboczych rozsianych po terenie III Rzeszy. I wielokrotnie zdarzało się, że to nie była tylko praca regulaminowa, na co pozwalała konwencja genewska z tego 1929 roku, ale często w pobliżu frontu, na rzecz przemysłu zbrojeniowego, czy w warunkach, które nie spełniały żadnych norm. I zwłaszcza w przypadku tych młodocianych powstańców, tak oni byli traktowani niezgodnie z tymi ustaleniami. Ale wielu powstańców pod koniec wojny, pod koniec niewoli było kierowanych do specyficznej pracy, tak zwanej katastrofę komando, czyli jako takie pogotowie ponalotowe, żeby rozbrajać niewybuchy bomb po bombardowaniach niemieckich miast albo od razu odgruzowywać te zbombardowane miasta, tak jak tutaj widzimy niemieckie Drezno. I to też powodowało oczywiście ofiary. A ci najmłodsi na przykład byli skierowani do fabryki Messerschmittów, gdzie z uwagi na swój niewielki wzrost mieli nitować od wewnątrz kadłuby tych samolotów bojowych, co oczywiście było niezgodne z prawem wojennym, ale oni też próbowali dokonywać sabotażu, żeby te maszyny nie przydały się stronie niemieckiej. Informacje o tym, gdzie
konkretny jeniec trafiał do pracy. Mamy w tych dokumentach, kartach personalnych, gdzie te różne Arbeitskommanda są odnotowane. I od stycznia do maja 1945 roku poszczególne grupy powstańców warszawskich odzyskują wolność. Odbywa się to w bardzo różny sposób i jest, tak jak wspomniałem, rozciągnięte w czasie. Nie ma jednego sposobu, w jaki powstańcy odzyskiwali tą wolność, bo z jednej strony część odzyskała wolność będąc w tych stałych obozach jenieckich, część w trakcie pracy w oddziałach roboczych, część w trakcie wyczerpujących marszów ewakuacyjnych, które jeszcze na koniec III Rzesza organizowała i pędziła ich w głąb Niemiec, te części, które jeszcze nie były zajęte przez aliantów i nie były przez nich kontrolowane. Więc nie ma jednego mianownika sposobu odzyskiwania wolności, ale również te okoliczności odzyskania wolności często były bardzo spektakularne. 12 kwietnia 1945 roku jeden z dwóch stricte obozów kobiecych jenieckich wyzwala pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka ku zaskoczeniu obu stron, bo w środku spotykają ponad 1700 kobiet żołnierzy Armii Krajowej z Powstania Warszawskiego. Pod koniec kwietnia, 29 kwietnia 1945 roku, w bardzo dramatycznych okolicznościach został też wyzwolony oflag 7A Murnau, w którym było prawie ponad 5000 oficerów, zarówno z września 1939 roku, jak i z Powstania Warszawskiego. I to był ostatni moment, dosłownie ostatni moment, kiedy uratowano ich przed prawdopodobnie śmiercią, bo SS jechało, żeby dokonać egzekucji zgodnie z rozkazami Heinricha Himmlera. Więc są te dramatyczne momenty wyzwolenia, odzyskania tej wolności. Odwraca się sytuacja. Często teraz to dawni jeńcy stają się nadzorcami, wartownikami i pilnują na początku przez pierwsze dni tych dotychczasowych swoich strażników, nadzorców. Natomiast pojawia się bardzo szybko problem i każdy powstaniec staje przed takim wielkim dla nich dylematem. Wracać czy nie wracać? Co dalej zrobić? Bo wielu z nich nie ma albo dokąd wracać, albo do kogo wracać, bo nie ma już rodziny, albo zniszczone domy, albo na przykład jeśli pochodzi z tak zwanych Kresów Wschodnich, to te są tereny zaanektowane bezpośrednio przez Związek Radziecki. Więc każdy z nich ma taki dylemat, który musi podjąć decyzję w własnym sumieniu i rozstrzygnąć ją osobiście. Natomiast do tego jeszcze dochodzi sytuacja, że już od 1945 roku do tych powstańców, którzy dopiero zmagają się z tą decyzją, docierają niepokojące informacje, jak strona komunistyczna, która jest w Polsce, jak traktuje powstańców warszawskich. Tak jak tutaj widzimy ten propagandowy plakat z tego właśnie czasu, że to jest Armia Krajowa, że to zapluty karzeł reakcji i powstańcy, akowcy są szykanowani, są represjonowani. Więc tym bardziej ta obawa, co z nimi będzie, jak wrócą, potęguje te dylematy. Niezależnie od tego, jak ta sytuacja była wtedy, jak wtedy wyglądała, większość powstańców, jak później mówiła, wróciła jednak do takiej lub innej Polski. Czy to w roku 45 już, czy 46, czy 47, kiedy jeszcze po drodze przeszli przez polskie siły zbrojne na zachodzie, bo wielu z nich chciało dalej walczyć, więc zgłaszali się do polskich sił zbrojnych na zachodzie, czy to do drugiego korpusu polskiego w północnych Włoszech generała Władysława Andersa, czy do tej pierwszej dywizji pancernej generała Maczka w północnych Niemczech. I przechodzili na przykład też przez kompanie wartownicze, czy przez różne, tak jak młodociani, niepełnoletni, przez różne szkoły junackie, nawet na terenie Palestyny. Natomiast ostatecznie większość z nich w tych latach, zwłaszcza 40., wróciła do kraju i często później byli szykanowani, byli represjonowani. Tutaj chyba przede wszystkim znaczenie miało to, co tutaj widzimy, co obrazuje ten skan jednego z listu pisanego przez Michała Wierzbowskiego do swoich rodziców. Tęsknota za krajem, tęsknota za rodziną i poczucie, że jego miejsce jest w kraju, spowodowało, że mimo ryzyka podjął decyzję o powrocie do kraju. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych od początku swego istnienia, czyli od momentu powstania w połowie lat 60. XX wieku, bardzo było zaangażowane i dalej jest zaangażowane w poznanie, przybliżanie i popularyzowanie tematyki powstańców warszawskich, którzy trafili do niewoli niemieckiej. Organizowano różne zloty, zjazdy z udziałem powstańców warszawskich, byłych jeńców wojennych, ale również poznawano naukowo ich dzieje, ich losy jenieckie,
Na przykład przygotowano pracę na temat najmłodszych jeńców dziejów wojen, czyli właśnie tych młodocianych powstańców. Powstała praca, synteza dotycząca jenieckiego losu kobiet, powstańców warszawskich, czyli tej grupy około 3000 kobiet w stopniach szeregowych, ale również oficerów. Przygotowane zostały prace dotyczące i wydane prace dotyczące powstańców, czy to w jednym obozie, ale również staramy się w ramach naszej pracy przypominać jednostkowe losy, tak jak wspomniany Witold Pilecki, który nam się wszystkim kojarzy oczywiście z ochotnikiem do Auschwitz, to jest określenie w cudzysłowie, również był jeńcem wojennym, czyli po raz drugi trafił do niemieckiej niewoli i w postaci publikacji odrębnej, traktującej tylko o tym jego pobycie, również przypominamy. Natomiast od wielu już lat, 6 października każdego kolejnego roku organizujemy w Łambinowicach, w miejscu pamięci narodowej, w miejscu, gdzie w czasie II wojny światowej funkcjonował Stalag 344 i były tam sektory powstańcze, uroczystości przypominające pierwsze transporty powstańców warszawskich do Stalagu 344 z udziałem byłych jeńców, powstańców, którzy są tam szczególnymi gośćmi i zabierają głos, przypominając o tych tragicznych wydarzeniach. Widzimy, jak upływ czasu zmienia te osoby, tych byłych powstańców jeńców. Natomiast dzięki ich relacjom, dzięki ich świadectwom, dzięki ich pamiątkom i pamiątkom przekazywanym przez rodziny i krewnych, możemy jeszcze lepiej poznawać historię powstańców warszawskich, którzy trafili do niewoli i jeszcze lepiej ją przypominać i propagować. Bo to jest nasz podstawowy w tym momencie cel. Dziękuję Państwu za uwagę.